Joe Biden od 2 godzin jest już w Genewie. Władimir Putin przyleci jutro. To będzie pierwsze spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji. Na neutralnym gruncie i bez specjalnych oczekiwań na przełom czy ocieplenie stosunków. Na miejscu jest Marcin Wrona. Witaj Marcinie, powiedz, czy wiemy przynajmniej, jakie będą główne tematy rozmów? Grzegorzu, to prawda, że podczas tego spotkania, które może potrwać nawet 5 godzin, resetu ani przełomu we wzajemnych stosunkach raczej na pewno nie będzie, ale Joe Biden ma całą listę kwestii spornych, które bez wątpienia będzie chciał poruszyć. Chodzi tu o cyberbezpieczeństwo, o rosyjską ingerencję w amerykańskie wybory, o aneksję Krymu, o obecność rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą, czy wreszcie o sytuację na Białorusi. Obydwie strony sygnalizują też, że chcą rozmawiać o kontroli zbrojeń jądrowych oraz o kwestiach klimatycznych, ale co ciekawe, podczas tego szczytu rozmowa może też dotyczyć wymiany więźniów. Chodzi o Amerykanów zatrzymanych w Rosji i Rosjan odsiadujących wyroki w więzieniach w Stanach Zjednoczonych. Na to miejsce, na 18-wieczną willę nad Jeziorem Genewskim, będzie w napięciu patrzył cały świat. W roli prezydentów Joe Biden i Władimir Putin spotkają się po raz pierwszy. He's bright. Już się kiedyś spotkaliśmy. Jest bystry, twardy i zobaczyłem też, jak to kiedyś mówiłem, gdy grałem w piłkę, że jest godnym przeciwnikiem. Joe Biden przyjechał do Genewy po serii spotkań z sojusznikami z G7, NATO czy jeszcze dziś w Brukseli z przywódcami Unii Europejskiej. Powtarzał słowa o potrzebie zachowania demokracji dla przyszłych pokoleń. Musimy inwestować we wzmocnienie instytucji, które wzmacniają nasze święte demokratyczne wolności i bronić wolności prasy oraz niezawisłości sądownictwa. Ostatnie miesiące to wzrost napięcia między Waszyngtonem a Moskwą. To między innymi ataki hakerskie z terytorium Rosji na amerykański rurociąg czy przemysł spożywczy oraz uwięzienie Aleksieja Nawalnego i uznanie jego organizacji za ekstremistyczne. Biden w wywiadzie telewizyjnym przyznał, że Putin to zabójca. U nas nie takiej przywyczki. Nie mamy zwyczaju zabijania kogokolwiek. Zawsze kieruję się interesem Rosjan i państwa rosyjskiego. A to, jak mnie ktoś nazywa, w ogóle mnie nie obchodzi. Joe Biden będzie 5. amerykańskim prezydentem, z którym spotka się Władimir Putin. Biden musi być i moim zdaniem jest gotów na twardą rozmowę z Putinem. On nie jest naiwny. Prezydent Biden będzie musiał w wiarygodny sposób pokazać Putinowi, że jest gotów użyć amerykańskiej siły, by przeciwstawić się rosyjskim prowokacjom i agresji. Genewa to miejsce historycznego szczytu z roku 1985, gdy po raz pierwszy twarzą w twarz spotkali się Ronald Reagan i Michaił Gorbaczow. Mało kto spodziewa się, że jutrzejszy szczyt dorówna tamtemu, historycznemu. Nie mam dużych oczekiwań, ale sądzę, że obydwie strony po szczycie odetchną z ulgą, choć nie będzie to tak spektakularne spotkanie jak Gorbaczow-Reagan sprzed ponad 30 lat. W planie jutrzejszego spotkania rozmowy dwustronne w wąskim i poszerzonym gronie oraz 2 konferencje prasowe. Jedna amerykańskiego prezydenta, druga rosyjskiego. I Joe Biden i Władimir Putin sygnalizują, że są gotowi współpracować tam, gdzie ich interesy są zbieżne. Marcin Wrona, Fakty Genewa.